Rolnik rozwiał wątpliwości w sprawie swojego mieszkania. Stanisław z Rolnik szuka żony zdradził również, dlaczego został pokazany jako księciu 8 edycji. Stanisław z Rolnik szuka żony podczas relacji na Insta Stories odpowiedział na pytania internautów i zdradził, dlaczego podczas nagrań programu nie pokazał swojego domu i mieszkał w pałacu swoich rodziców. Rolnik odpowiedział również na pytanie, dlaczego, jego zdaniem, został pokazany jako księciu ostatniej edycji hitu telewizyjnej Jedynki. Sprawdźcie, co napisał Stanisław. Stanisław z Rolnik szuka żony odpowiada internautom. Stanisław wziął udział w ostatniej, 8 edycji Rolnik szuka żony i wzbudzał ogromne emocje wśród widzów. O serce Rolnika walczyły trzy kandydatki, Teresa, Roxana i Aleksandra. Rolnik od samego początku nie miał faworytki, a internautom nie podobało się to, jak traktuje dziewczyny, które zaprosił do swojego domu. Fani programu zarzucali Stanisławowi, że jest nudziarzem i nie interesuje się swoimi kandydatkami. Jak już wiemy, ostatecznie Stanisław nie wybrał żadnej z kandydatek, a w wielkim finale okazało się, Rolnik znalazł swoje szczęście poza programem. Teraz fani Rolnik szuka żony mogą śledzić dalsze losy Stanisława za pośrednictwem Instagrama, gdzie od jakiegoś czasu chętnie publikuje nowe zdjęcia i odpisuje na pytania i komentarze internautów. Ostatnio pochwalił się zdjęciem ze swoją partnerką, a teraz, podczas kła, pytania i odpowiedzi, zdradził, dlaczego mógł zostać pokazany w Rolnik szuka żony jako księciu 8 edycji. Jak myślisz, czemu padło w tej edycji na ciebie z wizerunkiem księciunia? Pytali internauci. Pewnie dlatego, że nikogo nie wybrałem, odpowiedział Rolnik. Ogromne emocje podczas emisji 8 edycji Rolnik szuka żony wzbudzał również piękny pałac, w którym mieszkał Stanisław. Rolnik zaprosił swoje kandydatki do wielkiej, bardzo stylowej posiadłości, a po jakimś czasie okazało się, że tak naprawdę pałac należy do jego rodziców. Stanisław zdradził wówczas, że przeprowadził się do innego budynku, który sam remontuje. Teraz Stanisław zdradził, dlaczego w programie Rolnik szuka żony nie pokazał swojego domu, tylko pałac rodziców. Czemu w programie mieszkałeś w domu rodziców, a nie u siebie? Pytali fani. Bo u mnie akurat trwał już remont emotikon uśmiech. Tak by mówili, że Stanisław to burdelarz, a nie książę. I tak źle i tak niedobrze odpisał Rolnik. Kibicowaliście Stanisławowi w Rolnik szuka żony.